Dobry, Daszbur, Kołowieckie, Kampinos oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Jączemie Polskim. Zebraliśmy się dzisiaj po to, żeby kontynuować akcję Sprzątamy Las Wokół Nas. W tym roku dzięki podpisanemu porozumieniu ta akcja nabiera całkiem nowego wymiaru. Jesteśmy dumni z tego, że idziemy do akcji, która tak wiele znaczy dla naszego środowiska i że będziemy uczestniczyć w tym nowej osłonie razem wspólnie z Kołowieckim Kampinos. No i serdecznie zachęcam wszystkich strażaków, którzy nas oglądają, do takich akcji, żeby wspólnie uczestniczyć w tym sprzątaniu świata. Z całej akcji zbierania elektrośmieci korzysta nie tylko przyroda, ale też Ochotnicza Straż Pożarna i cała społeczność lokalna. W dniu dzisiejszym znajdujemy się na terenie powiatu płockiego w gminie Słubice. A ze względu na rejonizację łowiecką, to w zarządzie na terenie Zarządu Okręgowego PZDU w Płocku, w obwodzie numer 287, dzierżawionym przez Koło Łowieckie Kampinos. I w tym obwodzie dzisiaj, na terenie leśnym, będziemy sprzątać miejsca, które stanowią duże skupisko takich miejsc, w których nielegalnie są wyrzucane śmieci. Ten teren wysprzątamy wspólnie ze strażakami ochotnikami z OSP w Jączemin oraz tak licznie przybyłą młodzieżą Szkoły Podstawowej w Świniarach. Zaczynamy! Uwaga, zaczynamy akcję! Start! Troska o środowisko to wspólna nasza sprawa. Szkoły, uczniów, nauczycieli, druhów OSP w Jączemin Polski, druhów OSP Słubice, Koła Łowieckiego. I po to dzisiaj jesteśmy, żebyśmy razem dbali o ekologię. Ustawiamy się w czterech grupach, takich jakich podzieliłem. Słuchajcie, śmieci do dróg, to są takie wolne drogi, to żeby nie stał worek po środku lasu. Tylko śmieci do dróg polnych, a my będziemy później tymi drogami polnymi jechać i zbierać i już. Jakby komuś coś, nie daj Boże, się stało, by się skaleczył czy coś takiego, to jesteśmy w stanie go opatrzyć, bo mamy apteczkę w samochodzie, jak na każdym polowaniu. I do każdej grupy? Do każdej grupy dwóch druhów i od nas dwóch myśliwych, do każdej grupy. Pierwsza grupa, tak, grupy mamy, pierwsza grupa na prawo od nas. Idziemy w prawo i zataczamy krąg potem po tym dukcie leśnym do przodu. Druga grupa, lewa strona i w tym samym kierunku. Trzecią grupę postawimy z drugiej strony, tam naprzeciwko nas i oni będą szli w naszym kierunku, tak żebyśmy się wszyscy spotkali tu. Worki ze śmieciami wynosimy do asfaltu. Albo do asfaltu, tak, albo do polnych dróg, albo do tych dróg polnych, tak. Starać się, żeby te worki tak trochę były przywiązane, żeby... A no i słuchajcie, jak dzieciaki będą miały tam z pół worka, to jeden worek do drugiego strzyć i dopiero pełny stawiać, nie? Rozdziel. To dwóch idzie na lewo. Tam też dwóch na lewo, na prawo. No i tylko prosto w lewo i aby tylko nie w drzewo. Kierowca musi pilnować samochodu, bo musi tutaj być, pomóc ewentualnie załadować i będzie dobrze. Może oleju na dolewkę? Ja pikole. Albo tak, korek od małej. Mamy bogate społeczeństwo, najdroższa wódka w setkach. Nie jest tak źle. Tutaj to chyba normalnie imprezę urządzili. Ale tutaj to spryciarze byli, bo są chowane. Temat. Jezu, szkoda gadać. Byciu, tu masz małe. Już, no dwie ręce mam. Dziewczyny, a wiecie, że może być pożar od butelki w lesie? Wiecie, jak to się dzieje? Wiecie, tak? Super. Działa na zasadzie jakiej butelka? Jak soczewka. Na soczewce, tak jest. Słuchajcie, to musimy nowy worek na takie jakby elektrośmieci trochę, bo to jest coś, co było pewnie przy jakimś telewizorze albo przy komputerze. To tam do druhów, do strażaków. Tu plastik. No może też być, to się potem to rozsegreguje jeszcze.
jesteśmy tu, by sprzątać, żeby nie przeszkadzało to dzikim zwierzętom i było czysto. Jesteśmy tu, by pomagać naszej planecie. Nie śmiećcie, pamiętajcie. Zapraszamy ze śmieciami. Dzisiaj w związku z akcją z okazji Dnia Ziemi spotykamy się wspólnie z Kołem Łowieckim, z Nadleśnictwem Łąck, z naszymi rodzicami, nauczycielami i uczniami, aby właśnie wspólnie zadbać o planetę. Uczymy tego od najmłodszych lat, praktycznie od zeróweczki po klasę ósmą, żeby przyszłe pokolenia no właśnie w dalszym ciągu dbały o tą planetę tak jak my dzisiaj. Zbieramy już może za około 15 minut śmieci i jak na razie jesteśmy podzieleni na 5 grup, 4-osobowych. Każdy z grupy przynajmniej po jednym worku nazbierał. Nasza grupa akurat ma 2 worki i już lecimy z trzecim. Dziękuję bardzo. Tutaj mamy elektrośmieci, część telewizora, stara, wyrzucona. Co to masz? Kibel. Tego się nie spodziewałem. Co to jest? Pono. Skąd ona się tu wzięła? Nie wiem, ludzie śmiecą. Są zbiórki, są pojemniki, wszystko, a i tak ludzie wyrzucają wszystko do lasu. Nawet gabaryty. Tak. No jak widać, znajduje się wszystko, łącznie z elektrośmiećmi. W tym roku przekazujemy elektrośmieci druhom z OSP w Jączemin, a druhowie przekazują dalej do punktów utylizacji i z tego tytułu będą mieli środki pieniężne na działalność dla lokalnej społeczności. Prawie wnyk mógłby być. Wybuszenie czy ocieplenie w 1000 lat się będzie rozkładać. Zbieramy resztę i wyładowujemy to w stanicy i wracamy. Po resztę, bo parę przyczepek podejrzewam, że będzie. Dobra. Bo będzie, bo tam jeszcze 2 worki są albo 3. No ale no, a tam ta ekipa jeszcze ile ma? Załoga, lecimy. Aha, nie chciałeś bananika? Zbieram śmieci razem z myśliwymi. Ogólnie to bardzo dużo było śmieci, bardzo dużo ludzie śmiecą. Szkła, nie szkła, plastiki, nie plastiki, mnóstwo tego było. Lepiej niech ludzie nie śmiecą, bo przyroda będzie się coraz bardziej psuła, no i wiadomo, że na przyszłych pokoleń już tego nie będzie, na przykład tego samego, co na przykład teraz. A jak to nie pomoże, to ja wam z kolegami spuszczę bęcu. Dzisiaj tutaj przyjechaliśmy z ekipą sprzątać i mogę tutaj fajnie spędzić czas z kolegami w fajnym miejscu, sprzątając. Cieszę się również, że myśliwi nas zaproponowali nam tą współpracę, żeby razem z nimi posprzątać las. Zwierzęta też na tym zyskają, już nie będziemy widzieli zwierząt, które się zaplączą w jakieś reklamówki na szyi czy opony na szyi, jak niektóre jelenie nie mogą same sobie poradzić bez pomocy człowieka. Ogólnie będzie dla wszystkich i milej, i przyjemnie, zarówno dla ludzi, dla zwierząt, jak i dla przyrody. Worek jest niemalże co minutę. Przejść się wzdłuż rowów, to jest pikuś worek uzbierać. Drodzy Państwo, no trzeba trochę, i tak jak człowiek potrzebuje pomocy, tak i tak samo i las. I człowiek o siebie musi zadbać, ale i o las też trzeba, on się nam odwdzięczy później.
jak idziemy zbierać grzyby, jest czysto, miło, a nie wchodzimy i w śmieci widzimy. Lubimy też sprzątać z myśliwymi i strażakami, bo zawsze robimy coś dla innych, dla przyrody. Sprzątamy las wokół nas. Bardzo mnie cieszy, że w ostatnim czasie Polski Związek Łowiecki oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej podpisali porozumienie, w ramach którego Polski Związek Łowiecki również włączy się przy akcji sprzątania lasów właśnie w tą akcję OSP na Straży Środowiska. To porozumienie powoduje, że będziemy działać ustawicznie na zasadzie takiej pracy u podstaw. Ochotnicze Straże Pożarne w tym porozumieniu są enumeratywnie wymienione. My te adresy przekażemy dla kół i zarządów oddziałów, których mamy 49. W związku z tym to działanie na rzecz ochrony przyrody będzie bardzo wymierne, efektywne i stałe. A poza tym edukacja społeczeństwa, bo przykład jest najlepszym nauczycielem. I dwa wielkie stowarzyszenia, które mają 100-letni dorobek, to są takie najstarsze NGO-sy w Polsce, ze sobą współpracując na rzecz ochrony środowiska, na rzecz przyrody, aby zachować ją w dobrym stanie nie tylko dla nas, ale dla przyszłych pokoleń, naszych dzieci, wnuków i tak dalej. Czyli 100 lat za nami, wieki przed nami i to pozytywne działanie będzie widoczne, powiedziałbym, na każdym kroku i w każdym rejonie. Bardzo się cieszę, że możemy z panem Owczym Krajowym Eugeniuszem Grzeszczakiem podpisać porozumienie między Polskim Związkiem Łowieckim i Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP właśnie w obszarze współpracy dotyczącej ochrony środowiska, ochrony lasów, ochrony przyrody, bo to będzie na pewno też dobra okazja do współpracy, kontaktów między przedstawicielami zarówno PZŁ, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. To są kontakty między ludźmi, które już funkcjonują, natomiast poprzez te relacje między związkami, między Polskim Związkiem Łowieckim i Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych, nadajemy temu taką rangę właśnie systematycznego działania i nakierowania na taką ciągłą troskę o środowisko. Mam nadzieję, że to będzie właśnie dobra okazja do tego, żeby powstawało wiele inicjatyw lokalnych. Uwaga, uwaga, dziękujemy wszystkim za ofiarne zbieranie śmieci. Kochani, nazbieraliśmy przeszło 3,5 tony śmieci. Są to butelki, są to puszki, sporo elektrośmieci. No, jest to bardzo, bardzo dużo. I słuchajcie, musimy zrobić wszystko, żeby takie sytuacje, żeby takie akcje miały coraz mniejszy wymiar. Żebyśmy tych śmieci zbierali coraz mniej, czyli jak wrócicie do swoich domów, to wszystkim musicie powiedzieć o tym, że śmieci sortujemy, segregujemy i pakujemy do pojemników. I z pojemników one idą na duże, duże wysypiska śmieci. Byliśmy tu, jak była powódź, byliśmy po powodzi. Ta współpraca układa się wspaniale. Cieszymy się, że mogliśmy w tej akcji uczestniczyć z Wami, a Wy z nami. Myślę, że to otworzy się taki nowy front naszej działalności. I słuchajcie, musimy zrobić wszystko, żeby tych śmieci było naprawdę mniej, coraz mniej. Musimy uświadamiać, musimy wprowadzać w życie zasady segregacji, przede wszystkim edukować. Dobrze by było jeszcze jakby rozszerzyć to o następną Straż Pożarną i następną gminę, ponieważ żeby nie dzielić, że tak powiem, że dotąd jest gmina taka, dotąd jest gmina taka. Wtedy nie będziemy się zastanawiali, czy te śmieci są z tej gminy, czy z tamtej, bo jest ich niestety sporo. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Nasz wspólny interes. Pamiątkowy dyplomik i podziękowania. My również dziękujemy za to, że mogliśmy uczestniczyć. W 2010 roku, ponieważ po powodzi niemalże doszczętnie zwierzostan ucierpiał, no można powiedzieć, że zostało się troszeczkę zwierzyny grubej. Zwierzyna drobna była w totalnym regresie. Po prostu najzwyczajniej w świecie zajmowała najpierw wywyższenia terenu i w momencie, kiedy zatrzymano wodę, żeby nie zalała części Płocka, wówczas poziom wody się niesamowicie podniósł, wówczas cała zwierzyna drobna po prostu się wytopiła. Przystąpiliśmy do akcji właśnie reintrodukcji.
głównie właśnie ptactwa, bażanta, kuropatwy. Stąd pomysł woliery adaptacyjnej. Jako że pani Krysia ma swoją posiadłość niemalże w centralnej części obwodu, doszliśmy do wniosku, że będzie to idealne stanowisko. Mało tego, jej chęć współpracy z nami po prostu układała się idealnie. Miałam takie miłe towarzystwo ptaków wokół siebie, z których byłam bardzo zadowolona. Było mi miło, że mogłam kołu łowieckiemu pomóc w ten sposób. Bardzo dużo robią dla lokalnej społeczności. Lisy przetrzebili, co jest najważniejsze, bo kura nie mogła się pokazać, bo każdą kurę lis złapał. Teraz kury mogą chodzić, choć jest ich mało, ale mogą chodzić swobodnie. Jestem mile zaskoczona. Wręczyć taki okolicznościowy znaczek na stulecie PZD. Cieszę się ogromnie, dziękuję, że jestem mile tu widziana i że doceniają mnie. No, a jakżeby mogło być inaczej. No, tak jest. Bardzo fajną rzeczą jest, że ta współpraca między nami została doceniona i że zostało podpisane porozumienie między strażakami ochotnikami a Polskim Związkiem Łowieckim. Życzylibyśmy sobie, żeby ta współpraca nasza układała się tak jak tutaj w Jączeminie, bardzo dobrze i jeszcze lepiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Mam nadzieję, że będę wyrazicielem woli wszystkich strażaków. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że ta współpraca będzie bardzo owocna przez co najmniej kolejne 100 lat. Zachęcam wszystkich myśliwych, wszystkie koła, okręgi do zintensyfikowania działań, aby szybko mieć te pozytywne efekty na rzecz działania i dla dobra naszego środowiska. Dasz burkoledy.